Budka życia to przede wszystkim projekt społeczny. Polegać ma na tym, że zbieramy pieniądze na zakup budki. Ta budka będzie prawdziwą, oryginalną budką telefoniczną, brytyjską. W tej budce ma znaleźć się niezbędny sprzęt do ratowania ludzkiego życia. Mówię o takich rzeczach jak defibrator automatyczny, mówię o takich rzeczach jak apteczka czy gaśnica. Większość z nas ma świadomość tego, jaką wartością jest ludzkie życie i w zakresie udzielania pierwszej pomocy po prostu musimy pchać do przodu zjawisko dostępności. Jaka jest świadomość ludzi? Czy wiedzą, że coś takiego jak defibrylator istnieje, że to urządzenie, które ratuje życie? Z tym bywa różnie, natomiast poprawia się. Tak jak obserwuję szkolenia, które prowadzę z zakresu pierwszej pomocy i pytam zawsze na początku szkolenia ręka w górę, kto wie, co to jest defibrylator AED. 10 lat temu tych rąk nie było wiele podniesionych, dzisiaj połowa grupy podnosi ręce. Tak się pytam specjalnie o świadomość ludzi ze względu na to, gdy już budka stanie, czy będą wiedzieli, w jaki sposób urządzenie użyć i kiedy, w jakim przypadku? Twierdzę, że tak. Dlaczego? Dlatego, że budka to jest tak naprawdę jeden z etapów całej mocno szerokiej akcji. Nie chcemy zdradzać na razie wszystkich szczegółów, natomiast po postawieniu budki życia w centrum miasta planujemy taki festyn, na którym będziemy chcieli zrobić szkolenie dla obywateli miasta Koszalina. Budzimy tą świadomość, ale nie tylko jakby obecnością, ale również poprzez przekazanie pewnej wiedzy. Niektóre instytucje w Koszalinie są wyposażone w tego typu urządzenie. Czy to za mało? Niektóre instytucje są, faktycznie. W Koszalinie znajduje się około 25 defibratorów, natomiast lwia część tych defibratorów to są urządzenia, które są zamknięte w tych instytucjach. To są często firmy prywatne, które kupiły defibrator dla własnych potrzeb, w cudzysłowie własnych. Krótko mówiąc, ta dostępność do defibracji nie jest tak powszechna, jak naukowcy, którzy debatują na temat pierwszej pomocy, by chcieli. Istnieje coś takiego jak zjawisko programu PAD, a więc Public Access Defibrator, program powszechności dostępności do defibratorów AED. No niestety te programy w Polsce nie są tak rozwinięte jak na Zachodzie. Ktokolwiek jeździ na urlopy, na wyjazdy gdzieś tam na zachód, to faktycznie spotyka defibratory na stacjach benzynowych, w kinach, restauracjach, w dużych skupiskach ludzkich. W Polsce w dalszym ciągu jest w tym zakresie kłopot. Często to są defibratory, które nie są powszechnie dostępne, a więc są zamknięte za drzwiami, jest ochroniarz, jest osoba odpowiedzialna, która wydaje kluczyk, a my wiemy doskonale, że każda minuta zwłoki oczekiwania na tą defibrację to jest po prostu szansę mniej. A liczby nie kłamią, to nie są dobre informacje dla nas niestety. A mówiąc o liczbach, jaka jest skuteczność takiego urządzenia? Skuteczność urządzenia jest bardzo wysoka. Badania mówią, że wykonanie defibracji w pierwsze 3 do 5 minut od momentu, gdy człowiek przestanie oddychać, jego serce przestanie bić, to ta defibracja przynosi skuteczność nawet 70% przypadków. Także czysto teoretycznie można powiedzieć, że jesteśmy w stanie uratować 70% wszystkich poszkodowanych zatrzymaniem akcji serca, jeśli defibrację zrobimy szybko. W Polsce statystycznie karetka jedzie niestety 10 minut do pacjenta. Oczywiście to jest uśredniony wynik, więc czasami jest to 3 minuty, czasami jest to 15 minut. Niestety, jeśli jest to 10 minuta od momentu zatrzymania krążenia, zatrzymania akcji serca, no to ta defibracja skuteczności nie ma praktycznie w ogóle. Także musi być po prostu duża ilość defibratorów w miastach i tyle. Aby budka powstała, aby znalazł się w niej defibrylator, trzeba uzbierać określoną kwotę. Prowadzicie specjalną zbiórkę. To jaka jest potrzebna ta kwota i co ma pokryć? Czy to same urządzenie, budkę, czy coś jeszcze? Stworzyliśmy zbiórkę, poprzez serwis się pomaga. Nam chodziło przede wszystkim o transparentność zbiórki. Kwota to jest 40 tysięcy złotych. Brzmi, że to jest duża kwota, natomiast w tej kwocie zawiera się defibrator, który nie jest tanim urządzeniem, to jest urządzenie medyczne, urządzenie, które podlega atestom. Wiemy, że te atesty kosztują. Oczywiście defibrator musi się znaleźć w miejscu, które jest dla niego bezpiecznym, a więc w specjalnej kapsule bezpieczeństwa. To jest takie urządzenie, które po pierwsze utrzymuje stałą temperaturę. Urządzenie, tak jak defibrator, potrzebuje pewnych temperatur, na przykład w okresie zimowym, aby był bezpieczny, aby był zawsze sprawny, gotowy do użytku. Urządzenie będzie pod ciągłym, stałym 24-godzinnym nadzorem specjalnego systemu komputerowego, systemu informatycznego, który sprawdza urządzenie. W razie jakichkolwiek kłopotów jest w stanie wysłać informacje do serwisanta. W razie jakby ktoś chciał na przykład ukraść ten defibrator, to urządzenie posiada wbudowany nadajnik GPS, czyli krótko mówiąc jesteśmy w stanie namierzyć to urządzenie wszędzie, gdzie się ono przemieści. Urządzenie ma swój indywidualny numer ID, który umożliwia śledzenie tego urządzenia, jeśli gdzieś by wpłynęło na drugim końcu Polski na jakiejś dziwnej aukcji internetowej. To po prostu jesteśmy zabezpieczeni w 100% urządzenie kradzieżoodporne. Zakup prawdziwej, oryginalnej, legendarnej budki telefonicznej brytyjskiej, która budowana została w 1939 roku. Jeśli uda się postawić budkę, będziecie starać się o kolejne? Zdecydowanie trzeba wierzyć w sukcesy. Ja twierdzę, że to się po prostu uda i koniec kropka. Czy będą następne? Nie mówię nie, nie mówię tak. To zostawię na razie w sferze tajemnicy.
Na pewno budka życia jest pierwszym etapem bardzo szerokiej akcji, którą mamy zamiar zrobić, a mianowicie chcemy przystąpić do budżetu obywatelskiego i chcemy zakupić więcej urządzeń. Prawdopodobnie będzie to liczba około 40 sztuk. Te defibratory miałyby się znaleźć wtedy w lokalizacjach, które zostały przebadane na podstawie wyjazdów pogotowia ratunkowego w Koszalinie do poszkodowanych z zatrzymaniem akcji serca, a więc zanalizowaliśmy te lokalizacje, wiemy, gdzie one są w Koszalinie na daną chwilę potrzebne.